Witajcie, witajcie. Znajduję się w tej chwili w swoich rodzinnych stronach, w pobliżu już teraz Wisły, dlatego, że chciałem Wam opowiedzieć takie bardzo ciekawe miejsce. Widać tu już trochę wodę, tak? Tak, tu jest woda. A tam daleko, gdzie w krajobrazie jest linia drzew, to już tam są wały wiślane i tam jest Wisła. To miejsce, ale bardziej tam dalej, teraz nie, ja tam nie mogę dojść, znajdowała się kiedyś w dawnych czasach czerwona karczma. Dlaczego ta karczma była czerwona? Ano, według miejscowych opowiadań tą karczmę nazywali czerwoną miejscowi. Dlatego, że tutaj zatrzymywali się flisacy. Znaczy, kiedyś Wisła w ogóle musiała być większa i płynęła, miała tędy płynąć. I flisacy, właśnie ta karczma, to tak dla flisaków była zbudowana. Oni się tu zatrzymywali, aby się pożywić, odpocząć. A dlaczego czerwona? Dlatego, że dochodziło do bujek. I to bardzo ostrych na noże i że aż była czerwona woda często. I dlatego tą karczmę nazywano czerwoną. No właśnie, karczmy w muzyce ludowej odegrały bardzo, ale to bardzo ważną rolę, dlatego że tam była właśnie muzyka i były tańce. Pytanie, jaka muzyka i jakie tańce i dlaczego dochodziło tutaj do tak ostrych konfliktów na noże, że aż czerwona w Wiśle była woda. I dlatego tą karczmę nazywali czerwoną. Wisła w ogóle w przeszłości, jak opowiadają starzy ludzie, te wszystkie legendy powiślańskie, bo ja się na Powiślu urodziłem, była zupełnie inną rzeką niż teraz jest. Podobno rzeką była bardzo dużo, wiecie, więcej wody miała, była dużo rzeką silniejszą, ale też o wiele bardziej kapryśną. Także są opowieści, a nawet źródła historyczne, że ona zmieniała koryto. W miejscowości, w której ja się urodziłem, czyli w Kruszynie, jak mówią miejscowe legendy, kiedyś płynęła Wisła i bardzo możliwe, że tak było. Dlatego, że kiedyś właśnie był tutaj gród, a gród miał tylko obwarowanie, mówię o ogrodzie w Podebociu, tylko strony lądu. Gród cyplowy, czyli za plecami musiał mieć wodę. I tam właśnie też miejscowi o tym opowiadają. Takimi ciekawostkami właśnie z moich rodzinnych stron powiślańskich właśnie chciałem się z Wami na kanale Staropolska podzielić. Także jadę dalej i znowu jakieś ciekawostki nagram. Pozdrawiam.